Siema, siema, Sestralizm i Paradise, gramy w Ixion i co, no i przygotowuję się do odlecenia, odlotu, odlecenia z Układu Słonecznego. Ostatnie rzeczy zbieramy, tak, surowce, ludzi i muszę im załatwić zakwaterowanie. Właśnie. I lecimy stąd. No właśnie. 55 bezdomnych. Roboty u nas pod ostatkiem, panie. Ale to zniszczymy ten budynek. Budujemy tutaj osiedle nasze. O! Czemu tak? A, bo tutaj jest krecha, kurde. Nierówno zrobiłem. No i nic. Dobrze jest z tym żyć. Apart from the solar system. Co się dzieje? Reinspect pan farms, ok. Miałem to za już wcześniej zrobić. Administrator, the different phases of preparation, calibration and verification were successfully completed. You must now start the full bonding procedure. Dolo's protocols now deem you competent to gather resources, knowledge and test colonization routines. Once you reach Proxima Centauri, before you do so, Vanir Dolos, Marduk Council founder and Dolos CEO, wants to talk to you. Dobra, możemy zbijać stąd. Hello, administrator. I'm pleased to see that you have managed to complete your assignments in preparation for this unique moment in history. You must understand that this is not simply another chapter in humanity's story. The book of our life on Earth is over, and we stand now at its epilogue. It saddens me to think that there are many who have yet to comprehend the reality of our situation. We've endured endless cycles of war, crisis, and famine. Still, the worst is yet to come. There are others like Dolos who have prepared for this outcome, but most of our kind remain sheltered from the horror of the predicament we find ourselves in. This pale ghost of civilization will wither and die. And with it, the tenets and values of the past. As we prepare to leave this system for the first time, perhaps we must decide which fragments we will pick up and take forward with us. Through Dolos, I am offering mankind an alternative means of survival. The Tycoon is a tablet upon which we will carve our new history. Do you recognize why I have done all this? Having foreseen our fate, I became fixated on altering it. I set about fashioning the ropes and tying the knots that would bind together this magnificent ship. It is true that our time in this world... No tak, pięknie, możemy leczyć. At least I can rest assured, knowing that my legacy will endure for eons. O, fajne. A co zrobimy już następnym, tak? For the few who stand in the light, and the many who dwell in the dark, you carry the fate of us all. EKP. The Taking into Orbit of the Moon.
Łooo, ruszył się. Jak szybko. Rozerwę ich tam w środku? Battery. Nie, baterii, właśnie. Zaraz będzie launch. Ale się psuje mi kadłub, muszę uważać na to. On teoretycznie powinno się naprawiać, nie wiem, czemu się nie naprawia. Commence jump! Wee! Gdzie jesteśmy? Earth, our home. She is unique. Held in its bosom are the ingredients of evolution. Beyond raw survival, beyond the safety of comfort, we, humanity, pursue something greater. We have learnt, persevered, shaped our knowledge from that which is found in the furthest realms of science. However, humanity has brought destruction to the Earth, polluted its blood, choked its breath. Today we are paying the price for this. We know the taste of a dying world. But the Earth is not to be our grave. A mother does not wish to see her children disappear with her. She wishes to see instead courage in her children, to carry on. Dolos carries this courage. We have gone further than any nation, moved faster than any corporation, hand in hand with those who, like us, carry that courage. The Tycoon Station is both an epilogue of these endeavors and a prologue to humanity's next steps. Our Council of Scientists leads the vanguard. They know, as do we all, that the survival of humanity now depends on what we glimpse out there in the dark. That we are masters of our own destiny. That we must go as a species bound together, pushing further into the unknown. We set sail on this new sea because there is hope to be found, horizons to explore, and because our very existence depends on it. I give you the stars. I give you the Vol Engine. Whoa!
coś nie pykło. Rozjebał księżyc. To jest napisy końcowe end. Mission failed. Kurwa. Tak się spodziewałem. Czekaj, skoczyliśmy do innego nie galaktyki, czy jesteśmy tej samej? Zobaczymy zaraz, co zrobiliśmy. Running preliminary diagnostics. Several anomalies detected. Multiple digital security breaches found within full jump routines. Full engine critically damaged. Hull integrity compromised. Analysis confirms discrepancies between the mission clock and the apparent advanced state of the solar system. We are receiving no communication signals from Earth. Rozjebaliśmy ją po drodze. Ongoing survival stands at approximately 7.67%. Aha. Activating Marduk survival protocols. New mission objective established. Ensure humanity's survival by finding a habitable exoplanet. Urgent issues requiring immediate attention. Increase food production output. Restore hull integrity. Że prąd mamy. A new request awaits your attention. Dobra, jedziemy. A, jesteśmy dalej w Układzie Słonecznym. Wszystkie surowce są zużyte, co? A, w ten sposób. Zajebiste. Co, ziemia wypalona? Fajne, że to nie jest taki zwykły builder, tylko właśnie tak mocno fabularyzowany, tak? Taka jest kampania i muzyka i w ogóle, to mi się podoba bardzo. Co bym nie wybrał, to by było źle. Naprawiać będzie, tak? Dobrze. Naprawiajcie. Ważnie.
podejmować decyzję. Prawcy mi się kończą. Dlatego wysłałem propkę. Zobaczmy. No sign of survivors. Ojej. Na razie wszystko dobrze. O! Steel Mill. Wtedy ciągle rozwijamy. Steel Mill będzie kolejny. Jak mam wysłać? Mining ship. A, będzie teraz już zbierasz, tak? Okej. Dobra. Lata sobie. Lata. Wolno idzie. On coś wozi, stal. Też chuj nie. Wielka przepaść. Praszny cały świat. Może przyznać, że nie tego się spodziewałem. To naprawdę zaczyna się robić wciągające. Chociaż to, że schodzę raz na jakiś czas, jak wracam z mapy i gra chrupie, to jest takie sobie, ale... Śmieci. Co ja mam zrobić z tymi śmieciami, co? Dobrze, jakiś recykler. Nie wiem, czy żywności mi starczy. A, jestem do tyłu, dobra, to może jeszcze jedno, co zrobimy. Może nie tutaj, bo tutaj jakieś wyjścia są, to chyba będą do stacji pociągowych. Pociągowych. Góro będą nad nami jeździć, mam nadzieję, że tak będzie.
sobie kopię, dobra. Będzie to wszystko chyba zniszczyć. Jeżeli tutaj stacja ma iść. A science ship team has completed a task. Dobrze, że zębatki dostałem. Administrator, a new request awaits your attention. Stability penalty. Letter slick seekers. Yes. Zwykle produkty w cycle. Pan kolektuje science, tak? Niech zbiera. Kurde, znowu chrupie. Patrzcie, nawet widać, cholera, co jest. Może jakieś jedno ustawienie tak psuje mi. Spróbujmy. To niby trochę lepiej. No jednak wczesne... Znaczy wczesna, no wersja już recenzencka, tak, ale mogą być problemy jakieś. On sobie wierci, a i tak transportowy samochód transportowy musi latać, okej, po to. Jasne. Hmm.
Solid State Battery. Mushroom Wall. Może nie mogę go zakolejkować, że jak tutaj skończy robotę, to żeby wracał. Znowu chrupie. Spróbujmy. Musi być coś z gromie, tak. Co wyłączyć. Co to mi pomoże? Gra powinna u mnie hulać jak marzenie na ultra. Na moim sprzęcie. Szkoda, że polskiej wersji nie ma. Zostawmy tak. No i niby lepiej troszkę. Mamy tego. Teraz zrobimy drona kolejnego. Probkę. Zostało tylko zebrać to. Kurwa, jakie duże. Przepraszam. Jak go odblokować? Nowy sektor. Witcher Road. Witcher Road. I to tylko drogę mam zrobić tutaj, kurwa.
Creepy. Tutorial game over. Jak Destruction albo Mutiny będzie. Okej, okay, będę pamiętać. O, nie mam tego stockpile'a. Pod elektronikę. Z naszymi nie mamy problemu. Jeszcze żywność znalazłem jakąś. Znowu energii zacznie brakować. Ja już mogę dwójki robić. New sector locked. I tyle żadnego pociągu? Myślę, że pociąg będzie trzeba zrobić. Okej, okay, czyli jedzenia więcej. No to nie jest takie duże już. A my tu mamy, głodni są. A czemu są głodni? A, tu muszę zrobić, dobra.
Przestań naprawiać, whole integrity się psuje. Wiesz, czemu ich tego nie buduje? Administrator, we are picking up a Dolos emergency frequency broadcasting from the facility Outer Hope. Dolos protocol dictates that in the event of a major systems failure, administrators must contact the nearest Dolos site immediately. Outer Hope Station is likely to have both the materials and expertise required to repair the damage that the Vol engine has sustained. Reportu Dolos. Znowu chrupie. No more resources available to mine. Administrator, a new request awaits your attention. Explosion. An accident has occurred in the Tycoon. Muszę tutaj przenieść, tak? Hours. A workshop muszę tutaj zrobić. To nic się nie dzieje. Wszystko jasne. Będzie dobrze. Znowu. Nie rozumiem tego. No to chrupie.
Leadership team has completed a task. Zbieraj wszystko po prostu i tyle. Tak samo ty. Kurwa, znowu. Już mogę to budować? Już macie stockpile smell. Nie rozumiem czemu. Mam już stockpile. No, na żywność, tak? A już możemy, okej. Okay. Ship team has completed a task. Tu jest niedobrze. Overwork. Mało ludzi mam. Już koniec? Workplace safety. O. Mam dość ludzi jeszcze.
i zaczniemy tym szaleć, to potrzebuję odmrozić parę osób. Trzeba będzie zrobić jakiś porządek tutaj. A probe has completed its scan. An accident has occurred. Kurwa. Czemu to oni tutaj starwingują, jak są dostawy? Ile trzeba na nie czekać? No i co, jakoś zatwierdzić to jeszcze muszę, czy co? No to oni mogą jeszcze nie mieć surowców tych metali. Nie rozumiem, jak to działa. Teraz się eksportujemy, tak to? Do dwójki. 30 sztuk. Kurwa, znowu?
Za mało ludzi. O, tu są surowce. 13. A już nie budują, dobrze. Drzewo znaleźli na Uranie. Najbliższe. Drzew mi brakowało. Kurwa. Udało mi się to. Widzicie, co ja robię? Żeby ten, żeby klatki wróciły? To surowce. Cholera. No to surowce nie przeskakuje. Do chuja, czym to nie działa. Outer Hope. A science ship team has completed a task. Mam rozwalić to drzewo? Może nie. A mi to wkurwa te urwanie FPS-ów. Nawróciły.
Co z trustem? Dobra, my na dzisiaj kończymy. Dzięki, że oglądaliście. Słyszymy się jutro. Postaramy się opanować ten chaos. O, znowu to samo. No, bo to przez mieszkania. Dobra, jutro się słyszymy. Cześć.